Witajcie, kochani przyjaciele, drodzy bracia i siostry w Chrystusie. Dzisiaj chciałbym nawiązać do jednych z najbardziej niezwykłych słów Pana Jezusa. Pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje świat. Ja wam daję. Co Chrystus nam powiedział? Co Chrystus powiedział tym wszystkim, którzy wtedy Mu zaufali, uwierzyli, poszli za Nim, stali się Jego uczniami? To nie był wcale, może nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale to wcale nie był taki przyjazny świat. Żydzi byli pod okupacją. Okupacją rzymską i dość regularnie dochodziło tam do powstań, buntów. Ponosili przy tej okazji naprawdę spore straty. Krew lała się. Rzymianie nie należeli do ludzi, którzy w takich sytuacjach wstrzymywali rękę. Kiedy zaczęli gromadzić się uczniowie Jezusa, to już za czasów Jego pobytu na ziemi uczniowie doświadczali wielu, powiedzielibyśmy tak elegancko, nieprzyjemności. Stawiano im różnego rodzaju zarzuty o przekroczenie prawa, o nieprzestrzeganie szabatu w szczególności. Wtedy, kiedy Jezus został zabity, było takie pragnienie, żeby też rozprawić się z pozostałymi uczniami. No, ci zdołali zbiec. Piotr nie przyznał się, że był uczniem Jezusa. Wyrzekł się tego i ocalał. Bardzo wielu ludzi wtedy cierpiało głód. Cierpiało na różnego rodzaju choroby. Przecież widzimy, jak wielu ludzi Jezus uzdrowił. Straszne choroby wtedy panoszyły się po społecznościach, jak chociażby trąd. Ale przecież nie tylko. Tak więc w takim środowisku Jezus mówi: ja wam daję pokój. Ja wam daję pokój. Odpoczywajcie we mnie. Ja jestem waszym bezpieczeństwem. Ja jestem waszą nadzieją. Złóżcie we mnie całą swoją ufność, bo ja jestem tym, który gwarantuje wam pokój serca. Jezus dodaje: ja nie daję wam pokoju takiego, jak świat daje. Jaki pokój daje świat? To, co charakteryzuje pokój światowy, to przede wszystkim niestałość. Wiadomo z góry, że ten pokój zostanie zerwany. Nie ma takiej gwarancji, że gospodarka będzie się zawsze rozwijała. Nie ma takiej gwarancji, że ktoś nie zachoruje. I to na chorobę, na którą nie ma lekarstwa. Nie ma takiej gwarancji, że życie ci się po prostu nie przewróci do góry nogami i zostaniesz na ulicy. Świat dzisiaj chociażby oferuje wiele zabezpieczeń, ale czy ludzie żyją w pokoju dzisiaj? Czy ludzie żyją pełni ufności? Czy jest w nich nadzieja? Nie widzę tego i wy też tego nie widzicie. Te gwarancje, które mają na przykład ludzie po przepracowaniu wielu lat swojego życia w postaci emerytury, są bardzo iluzoryczne. Często emerytura nie starcza na podstawowe potrzeby człowieka. A już wiadomo, że szykują się jeszcze niższe emerytury. Druga wojna światowa miała zakończyć okres wojen.
ale od zakończenia II wojny światowej nie było na świecie jednego dnia, w którym nie toczyłaby się jakaś wojna. Część chorób wypleniono, pojawiły się nowe, jak chociażby rak. Straszna choroba XX, XXI wieku, na którą nie ma lekarstwa tak naprawdę. Zresztą nie jedyna choroba, na którą cierpią dzisiaj ludzie. Ale do takich właśnie ludzi dzisiaj Chrystus mówi: przyjdźcie do mnie, a ja was obdarowuję, a ja was obdarzę, a ja was zabezpieczę. Będziecie pełni pokoju. To, o czym Jezus mówi, daleko wykracza poza to, co tutaj i teraz. I każdy, kto poznał Jezusa, kto doświadczył Jego niezwykłej obecności w swoim życiu, wie, że to jest prawda. Wie, że to, co tutaj i teraz, jest tylko jakimś etapem, krótszym lub dłuższym, Jego życia. Zdarza się niejednokrotnie, że wierzący ludzie umierają. I kiedy żegnają się z najbliższymi, mówią rzecz niezwykłą, która wielu ludzi denerwuje. Ale ona wypływa wprost z pokoju, jaki Chrystus im daje. Mówią: do zobaczenia, kochani. Do zobaczenia, bracia i siostry. Tak, do zobaczenia. Tak odchodzą ludzie pełni pokoju. Nic im nie wmówiono. Człowiekowi nie da się wmówić czegoś, co nie ma żadnych podstaw. Chrześcijanie nie eksperymentują na ludzkich umysłach, nie stosują manipulacji, a nawet jeżeli się to zdarza, to nie służy to temu, żeby bezpiecznie tacy ludzie odchodzili z tego świata. Raczej służy to wyciąganiu pieniędzy z kieszeni. Niestety, zdarza się. Pokój mój daję wam. Czy masz pokój Jezusa Chrystusa? Czy Jezus Chrystus obdarował cię pokojem? Czy masz pokój, który nie pochodzi z tego świata, ale pochodzi z nieba? Pochodzi od Pana, Króla nieba i ziemi, Króla królów, Pana panów. Czy wierzysz w słowo, które powiedział do ciebie, słowo, które jest zabezpieczeniem dla ciebie na dzisiaj, na jutro i na wieczność? Czy uwierzyłeś Jezusowi? Każdy, kto uwierzył Jezusowi, doświadczył w swoim życiu pokoju. Wiele razy widziałem ludzi, którzy przeżyli wiele, wiele lat bez Boga. Można powiedzieć, że byli wrakami ludzkimi. Ale kiedy Chrystus przyszedł do ich życia, po raz pierwszy w swoim życiu zaczęli się uśmiechać. Po raz pierwszy w swoim życiu zaczęli mówić o tym, że spadł z nich jakiś niezwykły ciężar, że już nie noszą tego straszliwego ciężaru, tego bólu, tego cierpienia, a czasami oskarżenia, że są wolni. A w tej wolności mają pokój. Są ludzie wierzący, którzy nawrócili się w wieku 20 lat, i przez dziesiątki lat swojego, powiedzmy, chrześcijańskiego życia niczego nie dokonali, za wyjątkiem nieustannych narzekań. Nigdy nie mieli pokoju. Ale są też ludzie, którzy nawrócili się, mając 50-60 lat. I przez te kilka lat, które zdołali przeżyć, doświadczyli niezwykłego pokoju, niezwykłej radości w swoim życiu. Oni wzięli od Chrystusa wszystko, co było do zabrania. Doświadczyli całej pełni.
doświadczyli całej miłości, doświadczyli prawdziwego pokoju, który wypełnił ich, całkowicie wypełnił ich. Drogi bracie, droga siostro, czy masz pokój w swoim sercu? Czy wychodząc dzisiaj ze swojego domu, wychodzisz w strachu, w przerażeniu, w niewierze, w niemocy, niepewny, niepewna tego, co zdarzy się za chwilę? Czy wychodzisz w pokoju? Jeżeli nie wychodzisz w pokoju, zatrzymaj się na chwilę. Upadnij na kolana. Poproś swojego Zbawiciela, aby wylał na ciebie swój pokój. Jeżeli trzeba, wyznaj swoje grzechy. Pojednaj się ze swoim Bogiem. Niech twój pokój, Panie, spocznie na takich ludziach dzisiaj. Niech twój pokój cudowny, Zbawicielu, wypełni serca takich ludzi. Wyjdź im naprzeciw, Boże nasz. Wyjdź im naprzeciw, Królu. I nie pozwól im przeżyć tego dnia bez ciebie, bez twojej miłości, bez twojego pocieszenia. Jezu, w tobie jest wszystko, czego my wszyscy potrzebujemy, czego ci ludzie potrzebują. Wszystko jest. Zawołaj. Zawołaj do swojego Boga, a On na pewno ci odpowie, bo Jezus powiedział, że jeśli ktoś przyjdzie do Niego, to On nie wyrzuci go precz. Ja wierzę, Jezu, że ty dzisiaj masz pokój dla wielu ludzi. Masz odpocznienie dla wielu ludzi. Kochani, niech Boży pokój wypełnia dzisiaj wasze serca. Amen.